Doktor Katarzyna Kasia, najbardziej znana polska filozofka. Zarówno na uczelni, jak i w pracy publicystki uczy, że filozofia pomaga odnaleźć własną drogę. Z ogromnym poczuciem humoru komentuje polityków w szkle kontaktowym. Publikuje m.in. w Kulturze Liberalnej, tygodniku Newsweek oraz prowadzi poranne audycje w radiu Nowy Świat. Twierdzi, że jeśli może coś zrobić, żeby w Polsce nigdy więcej nie było faszyzmu, antysemityzmu, bezsensownej przemocy, zrobi wszystko. Warszawa to jest moje miasto. W Warszawie się urodziłam, wychowałam. Do Warszawy zawsze wracam, dokądkolwiek i na jakkolwiek długo bym nie pojechała. Dla mnie warszawskość to jest jakaś fundamentalnie ważna część tożsamości. I gdybym miała tak naprawdę powiedzieć, kim jestem, to słowo warszawianka zdecydowanie przychodzi mi do głowy jako pierwsza. Nominacja do tytułu Warszawianki Roku to jest dla mnie jakiś niezwykły prezent i bardzo się z niej cieszę, bo Warszawa to jest super dzielne miasto i ja myślę, że mało jest takich miast na świecie z taką historią. Miast, które po prostu zrównane z ziemią były się w stanie podnieść i od tamtego czasu cały czas są w budowie. Mało jest miast z taką energią jak Warszawa. Mało jest miast, które działają lepiej niż kawa o poranku. Mało jest miast, w których niebo w czerwcu ma tak piękny kolor wieczorem i ja sobie myślę, że to jest w ogóle jakiś wow, niebywały dar, możliwość bycia w tym plebiscycie.